Już jestem i króciutko. Zobaczcie, osadziłem w zestawie ATB właśnie analog indikator. Tu jest akurat w ATB mikroport, a więc używane są dokładnie te same piny sprzętowe, sprzętowego SPI, które tutaj mamy łącznie z pinem chip select, który wykorzystywany jest dla tego rejestru akurat jako latch tak naprawdę. Nie jako chip select, tylko to latchowanie wyjścia. Ale to już w oddzielnych poradnikach, nie chciałbym tu teraz tłumaczyć, jak działają rejestry przesuwne, tylko pokazać Wam, że ta biblioteka się również nadaje do działania, a tym bardziej, że zobaczcie, tu specjalnie wkleiłem kawałek takiego kodu, wyświetlił się napis koniec na końcu, dlatego że on tak naprawdę po zrestartowaniu mikrokontrolera ma za zadanie, słuchajcie, tak, po pierwsze na pinie PD7, tylko gwoli wyjaśnienia, ustawiam stan wysoki, przepraszam, stan na pinie PD7 ustawiam stan niski, ponieważ jest to, ten pin jest tu odpowiedzialny, zdaje się, za PWM do naszego, słuchajcie, scalaczka, tak? I dlatego, żeby on w pełni świecił, można by było PWM-em jeszcze regulować jasność, ale to mówię, to już jest kwestia analog indikatora, polecam poradnik, polecam płytkę, naprawdę dzięki niej również można się dużo nauczyć tej, co jest w poradniku, też o analog indikatorze, bibliotece do analog indikatora, tam jest jeszcze mowa o I2C, bardzo fajne rzeczy. Dobrze, i teraz zobaczcie, będę chciał wpisać jakąś wartość do tego rejestru, przygotowałem specjalnie na potrzeby tej biblioteki również od razu taką krótką funkcję SPI Send Word. To nie po to, żeby, słuchajcie, jak chcę wysłać 2 bajty, to SPI Send Word, jak 4, to bym zrobił Send Double Word, a jakbym chciał wysłać 8 albo 9, to co? Nie starczy mi tych słów. Nie, do tego jest później funkcja do wysyłania buforów. Zaraz sobie przejrzymy, jakie są dostępne funkcje w bibliotece. Jest ich niewiele, ale bardzo fajne. Natomiast bardzo często SPI Send Word jest takie, no, przyrosło nam, gdy szczególnie konfigurujemy jakieś moduły, OLEDy, radiowe moduły, to często tam komendy wysyłamy dwubajtowe, to żeby już ręcznie w programie sobie nie dzielić starszy, młodszy bajt, to po prostu wysyłamy w ten sposób. I zobaczcie, CS low robię, czyli to u nas nie jest chip select, tylko to będzie latchowanie. Stan niski po to, że jak wysyłamy, to tam wsuwa się to do tego rejestru, ale nie jest widoczne na pinach. Oczywiście i tak byśmy tego nie zauważyli przy takiej prędkości, słuchajcie. Następnie ustawiamy na chwilkę nasz chip select w stan wysoki i po chwili znowu w stan niski. Po co? Po to, żeby tylko zbocze opadające tego sygnału laczowego przerzuciło stan rejestru na wyjścia i żebyśmy zobaczyli. Oczywiście to, co tutaj robię, to wysyłam na razie 0, więc po resecie procesora wysłało 0 i dobrze. W tej chwili żadna dioda się nie świeci. Jak wyślemy jakieś jedyneczki, to będzie się świeciło. Później troszkę oczekiwania i wyświetlamy napis koniec i na chwilę blokujemy program, żeby dalej nam nie przechodził, bo to taki krótki test tylko miał być rejestru przesuwnego. A zatem, słuchajcie, wpiszmy może mu tak 5555, tak? Czyli będziemy mieli praktycznie w każdej czwórce, w każdej połówce bajtu będziemy mieli, dwóch bajtów będziemy mieli 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, tak? A więc powinna nam się ładnie dioda po diodzie po kolei zaświecić zalaczować. A więc kompiluję, wgrywam i patrzymy w drugą kamerę, czy mówiłem prawdę, czy biblioteka zadziała. Uwaga! Trach! Poszło! Proszę bardzo, diodki bardzo ładnie świecą, co druga dioda. Ciekawostka, zaglądamy na chwilę do konfiguracji, zobaczmy, jak jest skonfigurowana biblioteka. Zobaczcie, jest ustawiona na 0, czyli jest hardware'owe SPI, tak? Hardware'owe. Co więcej, jaka jest prędkość? Oh my god! F oscylator przez 2. Wprawdzie tu nie mam włożonego kwarca 24 MHz, ale uwierzcie mi, że z tym kwarcem też by dało radę i ten rejestr będzie tak posuwał szybko, że naprawdę procek go tak będzie posuwał, co ja powiedziałem posuwał, Boże, no, znaczy nie, no będzie tam tego, no wiecie, no, żeby nie było. Jeden drugiego będzie posuwał. Kurde, co ja gadam, ale to już chyba ze zmęczenia, bo ten poradnik miał być taki prosty, krótki, a jak zwykle wyszło długo, ale mam nadzieję, że warto było ze mną trochę posiedzieć. A więc zobaczcie, na maksa naparzamy, słuchajcie, i to jest wysłane, on odebrał, wszystkie diodki ustawił. Zobaczcie, że tu nie musimy, jak mówiłem, bo niektórzy się zmartwili, pisali do mnie, Boże, ale ten Master SPI DLI pod... No nie, 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 to tylko przy specyficznych sytuacjach, przy komunikacji Master Slave, gdy procek Slave AVR-owy ma coś odsyłać, a przecież nie ma DMA i tak dalej. Więc zobaczcie, tu jest 0, 0, tak? I działa, i ładnie działa. No dobrze, żebyście nie myśleli, że to tak tego, no to weźmy sobie na przykład, zróbmy 0F, 0F, tak? Po połowie bajtu będzie zapalone, żebyśmy widzieli, czy ten rejestr nam rzeczywiście działa. Uwaga, klik. Proszę bardzo, 0F, 0F. A możemy teraz sobie wziąć dla odmiany F0, F0 i widzicie, że każda z tych
Każda z tych wariacji będzie szybciutko zrealizowana, aczkolwiek zobaczcie, że w trakcie programowania SPI sprzętowe na PD7 nie mam podciągniętego tutaj do VCC, więc widać było proces programowania niejako, ale w niczym to nie przeszkadza, bo rejestr przesuwny tylko odbiera dane, a nie wypluwa czegoś od siebie, w związku z tym to nie podłączony rejestr przesuwny na sprzętowym SPI nie przeszkadza podczas procesu programowania. Inaczej może być z niektórymi układami, nie wiem, jak programujemy jakieś radiówki, prawda? Jakieś moduły radiowe po SPI, to bardzo często one potrafią coś odpowiadać. I tam, gdy nie mamy pinu chip select podciągniętego na siłę do VCC, kiedy proces jest zresetowany i przypadkowo wyłapie nam zero, to niestety może psuć proces programowania, tak? No więc to widzicie tutaj sami. No ale teraz zobaczmy, czy aby prawdę mówiłem i czy możemy bibliotekę przestawić na soft SPI i czy to tak samo zadziała z takimi samymi ustawieniami, słuchajcie, jak chodzi o SCK Polarity, SCK Phase, bo jak, albo Data Order, bo wam mówiłem, że naprawdę biblioteka pięknie działa dla każdej z tych wersji. Chyba wszystkie przetestowałem, mam nadzieję. Nie wiem, czy wszystkie były mi potrzebne, ale starałem się testować wszystkie. A więc ustawiamy na soft SPI i słuchajcie, gdy skompilujemy, to będziemy chcieli wgrać znowu, żeby były znowu 1.0.1.0, ale tym razem nie 5.5.5.5, tylko AA, AA. To będzie taka sama sytuacja, tylko że jakby bit, no inaczej się będą zaczynały. Uwaga, wgrywamy, widzieliście, tu mi przeskoczyło od razu na SPI soft na początku i wgrywamy to do procka. Przepraszam, nie chciało się wgrać jeszcze raz. Wgrywamy do procka i proszę bardzo, tadam, koniec. Wszystko się wgrało, pięknie poszło, a więc obsługa 16-bitowego nawet rejestru przesuwnego działa bez problemu, a więc można sobie wyobrazić, jak nawet zrobimy kaskadę takich rejestrów, czyli jakiś wyświetlacz nawet matrycowy, cokolwiek, jak pamiętacie z Yellow Booka z kolei polecam, albo też innych moich poradników, kaskadę na 74.5.9.5, to będzie wszystko ładnie śmigało. No dobra, kończę już, lecę poszukać szybciutko 5.9.5 na Shield.io, jeśli znajdę, to wam pokażę jeszcze, czy to działa z 5.9.5. Chwila przerwy, hej. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, moi kochani, szybciutko udało mi się znaleźć ATB Shieldy IO, jak ja to mówię nieraz. Tu jest na takiej czerwonej, jeszcze starodawnej płytce. Tutaj mamy w tym miejscu nasz 74595 scalaczek i 8 niebieskich diod, trochę będzie jarzyło po oczach. Podłączone tu są akurat piny MOSI, SCK i LATCH, podobnie jak w tamtym, no bo cóż, rejestr przesuwny jak rejestr przesuwny. Pamiętacie schematy, pokazywałem wam w poprzedniej części poradnika, nie ma tu za bardzo jakiejś idei dziwnej. Troszeczkę inaczej są podłączone tutaj diody LED, w ten sposób, że jak wystawimy sygnał wysoki, stan wysoki na wyjściach tegoż rejestru, to one nie będą świeciły, bo są podłączone, zdaje się, katodą do pinu, tak. I zobaczcie, że w tej chwili zmieniłem tutaj w kodzie już z SPI Send Word na na zwykłą funkcję SPI XMIT Byte, czyli wysłanie pojedynczego bajtu, a jednocześnie odebranie. Ale właśnie to tutaj nieraz właśnie jest to wasze pytanie, że o kurczę, to będzie straszne, jak będzie mi to jeszcze odbierało, a po co z rejestru mam coś odbierać, nawet puste rzeczy. Nie, na to nie będziemy tracili czasu, na to jeszcze wam zwrócę uwagę i pokażę. A zatem spróbujmy znowu wgrać tutaj, załóżmy tym razem niech będzie sobie 8.0.0.1, bo co ja robię, 8.1, czyli mają się zapalić dwie skrajne diody. Jeśli nie za bardzo kojarzycie tego bina heksadecymalnie, to zróbmy 0B, 1, raz, 2, 3 i raz, 2, 3, 1, dwie skrajne diody niech się na przykład nam zaświecą. Zobaczmy, czy zadziała to na tej samej bibliotece. Podpowiadam, że pozostawiłem ją po poprzednim rejestrze ustawioną na SPI Soft, tak? Zresztą tu widać na początku w kodzie. A więc wgrywamy, tak? Klik.
Wgrywamy i proszę bardzo, no tak, odwrotnie mi się, dwie zewnętrzne są zgaszone, powinienem zrobić odwrotnie, czyli 0, raz, 2, 3 i raz, 2, 3, 0. Teraz dopiero uzyskam ten efekt, o którym mi chodzi. No jak widzicie, to jest tylko kwestia odwrócenia logiki zaświecania diod. Proszę bardzo, działa. No chciałbym sobie jeszcze zapalić jakieś tam dwie w środku diody, załóżmy, proszę bardzo. Tak sobie to zrobimy. I jak widzicie, no w pełni działa w trybie software'owym biblioteka, tak? Śmiga, proszę bardzo. A przełączmy ją na hardware'ową. Zobaczymy, czy też będzie śmigało z tymże rejestrem przesuwnym. Uwaga, klik, wgrywamy do mikrokontrolerka. No i tak samo działa, słuchajcie, żadna zmiana, żeby to mocno po kamerze nam tutaj nie jarzyło, to zrobimy na razie o tak, żeby tylko te dwie skrajne były zaświecone. I teraz uwaga, pokażę Wam pewną jeszcze ciekawostkę, moi kochani. Otóż, bierzemy sobie Eclipse Gadgeta, bo tam konsoli u mnie nie widać na ile to się bajtów, tylko sekundkę, muszę zamknąć jedną rzecz. I spójrzcie. Program, gdy jest skompilowany dla wersji hardware SPI, zajmuje we flashu 1372 bajty. Co będzie, gdy go skonfigurujemy na soft SPI? No pewnie, jak się domyślacie, tych bajtów zajmie nieco więcej. Uwaga. Proszę bardzo, plus 94 bajty, tak? Tyle mniej więcej zeszło na obsługę soft SPI. Oczywiście nie do końca jest to prawdą, ponieważ nie mam w tej chwili włączonej optymalizacji w taki sposób, żeby nie były wkompilowane funkcje, które nie są użyte, więc jak się tę funkcję włączy, to można zrobić za pomocą oczywiście Eclipse Gadgeta, chociaż on niestety z najnowszym Fotonem już przestał działać, bo trochę się zmieniły pliki i nie działa, ale z Marsem jak najbardziej działa. Mógłbym to otworzyć w MK Eclipse i tam zawsze mam włączoną tą optymalizację taką na max, nie optymalizację, tylko wyłączanie nieużywanych funkcji, ale to nieistotne. Wiecie, o co chodzi, software'owa biblioteka ciut więcej musi zabrać. Przełączamy jednakże się na naszą bibliotekę sprzętową, moi drodzy. I teraz spójrzcie to, co chciałem Wam pokazać. Otóż, transmitujemy jeden byte, ale nie oczekujemy rezultatu. Gdybyśmy chcieli oczekiwać na rezultat, to wprowadzilibyśmy sobie jakąś tam zmienną, na przykład uint, albo może inaczej, bez wprowadzania zmiennej. Rezultat, gdybyśmy chcieli spróbować odczytywać na siłę coś z rejestru, chociaż to jest bez sensu, ale chcielibyśmy na przykład na jakiś port C równa się i wysłać rezultat, żeby to jak najmniej zajęło kodu, ale zobaczcie, co się stanie w tej chwili. Gdy skompiluję taki kod, w tej chwili bez tej, może inaczej, bez tego, jeszcze raz, kod zajmuje nam 1372 bajty. Kiedy dodamy tę linijkę, zobaczcie, zajmuje nam 1374 bajty i rzeczywiście słuchajcie, ta funkcja, ponieważ dopiero teraz tak naprawdę można powiedzieć, że traci czas na odesłanie nam zwrotnej informacji, jakiś znaczący czas, bo funkcja musi zwrócić przez stos, przekazać to do portu i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, no bo a propos tego, że ktoś mi mówi, ja bym zrobił tylko wysyłanie, bez tego odbierania, tak? Słuchajcie, no to jeszcze raz Wam właśnie pokazuję, że gdy wykasuję i nie odczytuję żadnych informacji, to mi to się zmniejsza o 2 bajty i naprawdę nie obawiajcie się, nie tracimy czasu funkcją, która jednocześnie wysyła i odbiera, bo ona, można powiedzieć, odbiera tylko wtedy, kiedy my to właśnie ewidentnie zrobimy w kodzie, żeby ta funkcja nam zwróciła jakiś rezultat, tak? Znaczy wiadomo, tam jest jeden zapis rejestru UDR do zmiennej, tak, czyli odczyt tego rejestru, no ale na to tracimy jeden cykl zegara, to już nie przesadzajcie, że ta funkcja będzie Wam w czymś spowalniała przy riskowych procesorach, gdzie jeden cykl zegara jest potrzebny zwykle na taką operację, nawet jak dwa, to słuchajcie, to jest nic. Dobra, i to, moi drodzy, chyba w końcu byłoby na tyle. Zbliżyłem się do końca poradnika, zdaje się. Jeśli Wam się podobał, to łapki w górę poproszę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim swoim szanownym patronom z serwisu Patronite. Zapraszam oczywiście do sklepu po tym poradniku. Postaram się przygotować tę bibliotekę już do sprzedaży. Będziecie mogli ją również testować. Patroni, jak mówiłem, ze wsparciem większym niż 25 zł, czyli ze srebrną kartą w górę, mają tę bibliotekę do końca stycznia. Przypomnę na koniec Wam również, do końca stycznia 2019 roku, zaznaczam, gdyby ktoś to oglądał za 5 lat, zupełnie za free. Patroni ze mniejszym wsparciem poniżej 25 zł za 50% ceny. Oczywiście
od lutego to nie będzie jakoś drastycznie gorzej. Zobaczycie, że będzie dalej dobrze z fajnymi rabatami również dla patronów, z srebrną kartą w górę i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, czy coś jeszcze by tu pozostało do omówienia? W razie czego pytajcie, zadawajcie pytania, ale też jak szczegółowe z kodem to na forum. Liczę na to, że poradnik Wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał, bo ja zwykle o to nie proszę, ale naprawdę to jest też istotne ponoć ze względów na YouTube, na polecanie poradników, więc bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, tak, jeśli nie możecie nawet wspomagać mnie, bo niektórzy mówią, że no nie mogą wspomagać na Patronite, co ja przecież rozumiem, bo to jest zupełnie dobrowolne i każdy wspiera jak może, jak nie może, to tamtędy nie wspiera, ale słuchajcie, no zasubskrybowanie kanału to naprawdę nic nie kosztuje Was, tylko naprawdę odrobinkę czasu, żeby jednak kliknąć tam i zarejestrować się na tym YouTubie, jak ktoś nie jest zarejestrowany w Gmail, w tym jakimś tam, no w ogóle na YouTubie zarejestrować się. No słuchajcie, to jest chwila czasu, a dużo może mi pomóc, więc proszę o takie wsparcie chociażby, tak, w tym poradniku i w innych, postaram się o tym też pamiętać. Uff, dobra, słuchajcie, znikam. Sporo się działo w tym cyklu poradniczków. Hej, pa, pa, moi drodzy, na razie.